Bardzo dziękuję. To pytanie zostało mi zadane. Jak tylko usłyszałem księdza profesora Marka Chmielewskiego, który je wymienił w rozmowie telefonicznej, od razu krzyczałem, tak, jest, biorę, chcę odpowiadać. Są takie pytania w naszych rozmowach czasem szalone. One są bardzo dobre, dlatego że pomagają wyjaśnić pojęcia podstawowe. Jakie jest sedno tego pytania, zawartego w takim, a nie innym jego sformułowaniu? Otóż, czy utopia, czyli program nierealistyczny, może wynikać z encykliki papieskiej głoszącej prawdę? A jeszcze ściślej, czy prawda może być utopijna? Prawda jest przecież zgodnością sądu poznawczego z rzeczywistością poznawaną. Zatem prawda z definicji jest realistyczna. I w kolejnych 6 punktach od tego zdania, że prawda jest z definicji realistyczna. Co dzieje się z ludzkim rozumieniem realizmu, kiedy prawda jawi się jako niewygodna? Czy w osobistym życiu, czy rodzin, ale także całych narodów, państw, sił ponadnarodowych, które odrzucają prawdę. A zatem i Chrystusa, który jest prawdą, a wraz z Nim odrzucają Jego naukę i jej owoce w kulturze. Przychodzi wtedy czas represji prawdy, represji rozumu i wolności, a represji ludzkiej godności, praw osobowych i ludzkiej duchowości. Przychodzi czas cywilizacji stadnej, chaosu. Są tacy, którzy nawet niedawno, słyszeliśmy to w telewizji, dbają, żeby nie podnieśli głowy znowu i nie przypominali prawdy. Niektórzy nazywają to postępem. Tylko co potem? Co, kiedy Pan Jezus zgładzi niegodziwca tchnieniem ust swoich, a wraz z Nim obróci w niwecz tajemnicę bezbożności zniewalającą świat doczesny? Co, gdy oczyści świat, ale może i Kościół, ze zła, choćby rękami wrogów Kościoła, kompletnie nie rozumiejących, co czynią? Powie ktoś, nie wiadomo, kiedy to będzie. Może nie za mego życia. Właśnie, nie wiadomo, czy za 1000 lat, czy dziś wieczorem. Kończąc życie doczesne, każdy człowiek stanie na sąd przed obliczem Chrystusa i tam już nikt nie zapyta, czy aby jego nauka nie była utopią, czy on aby na pewno jest królem i czy aby na pewno Ojciec Przedwieczny powierzył mu władzę nad całym stworzeniem. Oby nie była to dla nikogo chwila płaczu i zgrzytania zębów. Wybór jest jasny. Albo trzymamy się prawdy, Chrystusa, który jest prawdą, Jego nauki prawdziwej, albo trzymamy ze światem, w istocie z duchem tego świata, który prawdy nie chce, ludzi nienawidzi, ale póki co zwodzi całe narody i dominuje świat. Bywają jednak ludzie, w swoim mniemaniu często bardzo roztropni, którzy zdają się szukać wyjść pośrednich. Mówią o unikaniu skrajności, o potrzebie dialogu, o pojednaniu Kościoła ze światem, o dostosowaniu do świata. Ale wobec pytania o prawdę wyjść pośrednich nie ma. Albo jest prawda, albo jest fałsz. Czym zatem dla wiary świętej jest przypisywanie choćby niektórym tezom nauki Bożej cech utopii? Otóż jest podważaniem prawdziwości poznania przez wiarę. A to otwiera przestrzeń dla różnych pseudoprawd, nauk niezgodnych z prawdą, w istocie utopijnych. Odrzucając Boga, Jego naukę, a choćby stawiając Boga, Jego naukę na odległym planie życia, człowiek redukuje swoje pojęcie realizmu do rzeczy doczesnych, czyli do stanu przyrody, stanu wytworów ludzkich i stanu relacji społecznych.
ludziom ulegającym takim prądom bezbożniczym i materialistycznym potrzebne jest nawrócenie, jak każdemu błądzącemu i każdemu grzesznikowi, ale także świadectwo prawdy zawarte w niezmiennej nauce Bożej głoszonej przez Kościół, aby mieli biedacy do czego wrócić, choćby w ostatnim tchnieniu życia. Wielu katolików przeżywa jednak lęk przed świadectwem prawdy. Liderzy laicyzmu wychodzą im naprzeciw i na czas pewien wytyczają obszar pozornego kompromisu. Niech Kościół działa tak, mówią, jakby jego nauka nie była prawdą, a tylko poglądem katolików, równoprawnym różnym innym poglądom, które występują w życiu społecznym. Nazywają to kulturą pluralistyczną. Chcą zatem od nas, żeby Kościół sam relatywizował naukę Bożą wobec poglądów z nią sprzecznych, ale powszechnych w świecie. Spodziewają się, że Kościół stanie się wtedy bezbronny i bezradny, przede wszystkim intelektualnie, bo zlekceważy prawdę, którą ma głosić. Zauważmy, że przedstawiciele bezbożnictwa i materializmu atakują obrońców prawdy, ale gotowi są też nagradzać katolików za relatywizm grantami, karierą, promocją medialną. Czyżby mieli nadzieję, że ulegający relatywizmowi Kościół otworzy im swe bramy? Punkt drugi. Okoliczności dziejowe wyboru prawdy. Kościołowi zadano w dziejach wiele ran. Przez grzechy, błędy doktrynalne, przez wykorzystywanie Kościoła do celów doczesnych. Cywilizację chrześcijańską rujnowała reformacja, twierdząc, że zbawienie nie jest związane z Bożym osądem czynów ludzkich, ale z przeznaczeniem niektórych do zbawienia, a niektórych nie. Wielu chrześcijanom błąd ten dał pretekst do nieliczenia się w rzeczach doczesnych z sądem Bożym, bo po co, skoro los wieczny człowieka miałby nie być zależny od Bożego sprawiedliwego osądu czynów ludzkich, a jedynie od arbitralnych przeznaczeń Bożych. Błąd ten doprowadził nie tylko do kolejnego rozbicia Kościoła i rodziny narodów chrześcijańskich, ale otworzył drogę do absolutyzmu władzy ludzkiej, czyli do postawienia siły nad prawem i polityki nad religią, czyli także nad prawdą objawioną przez Boga. W świecie niegdyś chrześcijańskim całkowite odrzucenie Boga i jego nauki stało się zjawiskiem powszechnym i coraz powszechniejszym, począwszy od epoki pozornego oświecenia. Jakie to światło oświecało tę epokę, skoro odrzucano Chrystusa, który jest prawdą i światłością świata? Z tych właśnie źródeł zrodziła się rewolucja, często krwawa, ludobójcza, pod różnymi imionami znana w kolejnych pokoleniach i krajach. To jest wciąż ten sam duch rewolucyjny. Oraz przejaw współczesny tego ducha rewolucyjnego, czyli kontrkultura, osiągająca swe apogeum w odrzuceniu prawdy o naturze ludzkiej. W XX wieku pojawił się też globalizm, czyli program budowy państwa światowego i równoległe z nim ubóstwienie planety Ziemi, ponoć nieszczęśliwie przeludnionej. Związana z tym przekonaniem jest ideologia tak zwanego zrównoważonego rozwoju, traktująca ludzi jako równorzędnych rzeczom, które można przecież używać, modelować dowolnie, a niepotrzebne usuwać. Nurty te zdają się żądać kolejnego śmiertelnego żniwa i projektują narodom nowy system niewolniczy, a w ostatnich 2 latach zdaje się przyspieszać jego wdrażanie. Zobaczmy, programy społeczno-polityczne negujące prawdę o Bogu i o człowieku okazują się tragicznymi w skutkach utopiami. Punkt trzeci. Katolicki rachunek sumienia. Pius XI w swojej encyklice Quas Primas przypomniał,
że nawałnica zła nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu usunęło Chrystusa, Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego, publicznego. Napisał to kilka lat po zakończeniu I wojny światowej. I dodał, w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa, stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy naszego. Pisał to kilkanaście lat przed wybuchem II wojny światowej. A przed czym dziś stoi świat? Czy światu współczesnemu bliżej jest, czy dalej od Chrystusa, niż w roku wydania encykliki Quas Primas w 1925? A Polska, jak sytuuje się w tym porównaniu? A cała ta część Kościoła, która żyje w doczesności, w świecie, czy dziś bardziej wierna jest Chrystusowi niż przed 100 laty? Chciałbym przedstawić fragment rozważań kapłańskich, które powstały niespełna 20 lat po Quas Primas, no niewątpliwie w jej duchu, i także antycypujących nauczanie przyszłe papieskie, w szczególności Jana Pawła II, rozważań tym cenniejszych, że zapisywane były ukradkiem w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ludzkość w ostatnich stuleciach przeżyła pod wpływem liberalizmu i laicyzmu wielkie przemiany umysłowe. Zrodziły się nowe światopoglądy przeciwstawiające się dotychczasowym chrześcijańskim zasadom życia. Człowiek stał się światem w sobie skłóconym i to skłócenie stało się uprawnioną normą życia. W czterech ścianach swego domu mógł więc uznawać inne zasady, a w życiu publicznym inne. Tak stało się na przykład z religią. Można ją było wyznawać jako rzecz prywatną, ale nie jako obowiązującą normę społeczną i powszechny regulator życia. Chrystianizm, Boża objawiona nauka, wytrwale się tym nowym prądom umysłowym przeciwstawiał, wyznając zasadę, że człowiek zawsze i wszędzie jest stworzeniem Bożym i jako takie musi myślą i miłością Bożą przepoić całe swoje życie. Człowiek, będąc bytem od Boga zależnym, nie może się od Niego jako swojej przyczyny sprawczej uniezależnić ani w życiu prywatnym, ani społecznym. Myśli objawiona przez przyczynę sprawczą, Boga, prawda, obowiązuje człowieka przez całe życie, we wszystkich jego przejawach. Posłuszmy się tymi myślami księdza Franciszka Cegiełki, pallotyna, duszpasterza Polonii, doktora teologii dogmatycznej, do postawienia pytania o chrystianizm współczesny. Czy przeciwstawia się on wytrwale laicyzmowi i liberalizmowi? Czy też w obliczu dominujących sił epoki zrezygnował z walki o prawdę? Czy wszystko, co nazywane bywa dziś chrystianizmem, istotnie nim jest? Usłyszeć dziś można tezę, że w czasach komunizmu Kościół przeciwstawiał się zniewoleniu, a dziś nie musi już się niczemu przeciwstawiać, bo mamy wolność. Czy Kościół istotnie w czasach komunizmu przeciwstawiał się zniewoleniu temu politycznemu? Czy był organizacją wyzwoleńczą, naprawdę? Służąc narodowi zniewolonemu, Kościół sam cierpiał zniewolenie, prześladowania, ograniczenia w pełnieniu swej misji. Cierpiał wrogą propagandę i wrogie infiltracje do Kościoła. Pomimo to głosił prawdę i tak przeciwstawiał się kłamstwu, a zwłaszcza bezbożniczym, materialistycznym fałszom o Bogu, o człowieku i życiu społecznym, o Kościele i Polsce. Przypominał też o prawach narodu i prawach ludzi wiary. Dzięki świadectwu prawdy dawanemu przez Kościół Polacy stawaliśmy się wtedy zdolni do rozeznania istotnych zagrożeń Polski. Byliśmy ośmielani do działania roztropnego i mężnego. Gdyby nie to,
Skąd wzięłaby się solidarność wielomilionowa, 8 milionów w związku pracowniczym, 2 miliony w rolniczym, jeszcze Związek Solidarności Rzemieślniczej i jeszcze cały ruch społeczny, który Solidarność wywołała. We wnętrzu Kościoła w tamtym czasie istotnie czuliśmy się wolni. Od czego? Od fałszów. Właśnie dlatego, że Kościół głosił prawdę wbrew fałszom. Czy dziś w Polsce mamy wolność ładu Chrystusowego, czyli tę wolność wyrastającą z prawdy? Czy fałsze, zwłaszcza bezbożnicze i materialistyczne, nie takie same są, co w czasach komuny? Czy przestały być godne sprzeciwu? Czy prawda przestała być godna świadectwa? Bóg hojnie wylewa na nas swe łaski, ale by owocowały one w człowieku, muszą być przyjęte przez człowieka. To samo dotyczy wspólnot ludzkich. Czy zatem jako naród i państwo chcemy Polski Chrystusowej, czyli kierującej się prawdą i prawem Bożym? Czy chcemy Polski wołającej o wolę Bożą w modlitwie, w studium niezmiennej nauki katolickiej, apostolskiej? Czy Kościół zabiega dziś o Polskę Chrystusową z siłą podobną, jak to czynili błogosławiony prymas Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II? Chrystus niechciany nie będzie się narzucał, by kierować nami już w doczesności. Dopiero na progu wieczności nas osądzi. Czy chcemy tego? Dzisiaj odłożyć jego naukę i czekać, co on powie potem? Punkt czwarty. W poszukiwaniu rozwiązań. Bardzo słusznie mówi się dziś i dużo o miłosierdziu. Porozmawiajmy zatem i my o miłosierdziu. Skoro o uczynkach miłosiernych co do ciała słyszymy często, wspomnijmy uczynki miłosierne co do duszy, o których słychać nieco mniej. Błądzących napominać. Dlaczego nie tych, którzy budują dziś systemy bezbożnicze i materialistyczne na ruinach cywilizacji chrześcijańskiej? Czyżby nie byli godni miłosierdzia Kościoła? Czy nie są godne miłosierdzia Kościoła całe narody, niegdyś chrześcijańskie, pogrążane najpierw w bezbożnictwie i materializmie, a potem wydawane na islamizację? Nieumiejętnych pouczać. Dlaczego nie tych, którzy łakną niezmiennej katechezy katolickiej, apostolskiej, zwłaszcza dorosłych, którzy poszukują orientacji wśród chaosu i zwodzeń świata? Czyżby nie byli godni katechezy ukazującej prawdę o Bogu, o człowieku i komentującej świat w świetle tej nauki? Wątpiącym dobrze radzić. Dlaczego nie tym, którzy lękają się głosić całą prawdę Bożą, by świat nie uznał ich za zwolenników utopii, czyli za wrogów? Czy nie są godni miłosierdzia zawartego w dobrej radzie, by mocno trzymali się niezmiennej nauki Bożej, ukazującej prawdę? Przecież prawda wyzwala. Strapionych pocieszać. Dlaczego nie tych, co heroicznie trzymają się katolickiego, apostolskiego depozytu wiary i moralności, czasem w ogromnym bólu i trwodze, gdy wpływy świata niszczą doczesne instytucje i nauczanie Kościoła? Czy ci udręczeni katolicy nie są godni miłosiernego przypomnienia, że szaleństwo przemija i Bóg zwycięża? Czy nie są bardziej godni wysłuchania, choćby na forum synodu, niż byli księża, osoby, które złożyły apostazję, osoby LGBT? Krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, zawsze tak. Czy to jednak oznacza, że nie trzeba już bronić Kościoła i ojczyzny przed krzywdami i urazami? Czy taka obrona nie jest wyrazem już nie tylko miłosierdzia, ale i sprawiedliwości? Modlić się za żywych i umarłych, zawsze tak. Także za nieprzyjaciół Kościoła i ojczyzny, jak Chrystus,
Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pamięć o tej modlitwie zdołają jednak zachować ci, którzy pamiętają niezmienną naukę Bożą, a zatem pamięć całej tej nauki Bożej należy wytrwale podtrzymywać. Jesteśmy ogromnie wdzięczni biskupom, którzy w komentarzu do jubileuszowego aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana z 16 roku napisali, że akt jest, nie jest zwieńczeniem, ale początkiem dzieła intronizacji Chrystusa w Polsce, w narodzie polskim. Przed nami wielkie, ważne zadanie. Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi Chrystusowi, realizację Ewangelii we wszystkich wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego. Tylko brak realizacji tego postulatu, choć upłynęło już 5 lat. Nie udźwignął realizacji tego postulatu same ruchy intronizacyjne. Takie dzieło wypełni jedynie cały naród pod przewodem swych pasterzy, działających w jedności i przekonujących do tego dzieła rządzących państwem polskim. Punkt 5. Prawda o Jezusie Chrystusie, a może raczej o relacji między Nim a nami. Czy Kościół nauczający miałby dziś przykrawać obraz Chrystusa do oczekiwań laickiego i liberalnego świata? Czy miałby umniejszać Jego chwałę w oczach świata? Mówią nam niektórzy, by o Chrystusie nie mówić jako o Królu, ale jako o słudze. Rozważmy to zatem. Komu służy Syn Ojca Przedwiecznego? Ojcu swemu służy. Jedynie Ojciec ma prawo zwrócić się do swego Syna: sługo wierny. A spodziewamy się przecież, że zwraca się do Niego: Synu mój umiłowany. Przez wiarę poznajemy, że Ojciec powierza Synowi władzę nad wszelkim stworzeniem, także nad nami. Do Syna zwracamy się zatem: Królu i Panie nasz, Królu nieba i ziemi, Królu wszechświata, Królu narodów godny czci. Jakże wielu z nas zwraca się do Niego: Królu Polski. Syn ratuje żywe obrazy Ojca, którymi jesteśmy, z naszej własnej winy, zniszczone przez grzech, zagrożone śmiercią wieczną. Ratuje nas przez swe uniżenie, aż do człowieczeństwa i śmierci, i to krzyżowej. Swą najświętszą ofiarą dokonuje przebłagania Ojca, obrażonego grzechami ludzkimi. Ukazuje zatem, że Ojciec jest tym pierwszym, którego należy miłować, któremu należy być wiernym i służyć całym sobą. Syn wzywa nas do służby Ojcu w jedności swego Kościoła. Na czym ta służba polega? Na zjednoczeniu w Chrystusie, tak? Jak Ojciec stanowi jedno w Synu, a Syn w Ojcu. Po co? Po to, by świat uwierzył, że to Ojciec posłał Syna. Po to, by świat poznał, że Ojciec umiłował nas tak, jak umiłował Syna. Aby świat poznawszy to mógł oddać chwałę Ojcu przez nawrócenie i pokutę i aby pozwolił się przyoblec w Chrystusa. To Pawłowe przypomnienie, te poprzednie cytaty to oczywiście z modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. Przecież to jest istota misji Kościoła. To jest przedłużenie misji Chrystusa, który swoich posyła do świata tak, jak Jego Ojciec posłał. Dlaczego Syn, posyłając swoich, czyli nas, modli się do Ojca w modlitwie arcykapłańskiej: uświęć ich w prawdzie? Dlaczego właśnie w prawdzie? Dlaczego zwracając się do Ojca mówi: słowo Twoje jest prawdą? Słowo Ojca, czyli On sam, Zbawiciel, chwilę wcześniej w mowie pożegnalnej do apostołów mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Dlaczego tyle tu odniesień do prawdy i to właśnie w kontekście uświęcenia i jedności? Bo ani uświęcenia, ani związanej z nimi jedności w Bogu innych niż w prawdzie nie ma i być nie może.
dlatego że zarówno uświęca nas, jak jednoczy prawdziwie jedynie ten, który jest prawdą. To nie my Jego, ale On nas wzywa do służby Ojcu. Czyli to właśnie On nam przewodzi. On jest nam wodzem w drodze do Ojca. Jest zatem naszym prawowitym Panem i Królem, a króluje przez prawdę, przez sprawiedliwość, przez miłość, pokój, a nie przez fałsze i manipulacje, nie przez przymus i gwałty. Rozpoznajemy w Nim zatem za Apokalipsą Króla Królów i Pana Panujących i Zwycięzcę. Rozpoznajemy Go głosem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Za symbolem nicejskim wiary mówimy: Królestwu Jego nie będzie końca. Przypomina to także encyklika Quas Primas. Modlitwą pańską modlimy się: przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź, czyli tu, do nas, przyjdź. Nie gdzieś kiedyś tam, gdzie my do Ciebie pójdziemy, ale tu i teraz przyjdź, tu, gdzie teraz wypadło nam żyć i tak bardzo jesteś nam potrzebny jako nauczyciel, jako lekarz, jako Pan, jako Zbawiciel. Pismo Święte całe też kończy się słowami: przyjdź, Panie Jezu, okaż wszystkim swą łaskę. Punkt szósty, ostatni, źródła nadziei. Czy człowiek wiary mógłby powiedzieć, że zabieganie o ogarnięcie całej Polski Królestwem Chrystusa nie jest słuszne? Czy mógłby choćby tylko sugerować, że na ziemi w doczesności nie ma miejsca na panowanie Chrystusa? Jezus Chrystus jako Bóg jest przecież ponad wszelkim stworzeniem. Jako Bóg człowiek z woli Ojca jest Panem każdego człowieka, rodziny, narodu, całej rodziny ludzkiej. Jako Zbawiciel nabył nas za wielką cenę. Miejscem Jego panowania powinien być każdy lud i naród, każda rodzina, każdy człowiek, każde ludzkie serce. Opór ludzki przeciw królowaniu Chrystusa jest oporem przeciw prawowitemu Panu, oporem przeciw prawdzie, sprawiedliwości, miłości, przeciw pokojowi. Opór taki okaże się zawsze niszczycielski dla życia społecznego i duchowego. Ale Bóg dopuszcza działanie oszustwa tak, iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. To oczywiście drugi list do Tesaloniczan. Są to tajemnice, które i Polski, i Kościoła dotyczą. Polska rodziła się i wzrastała pod płaszczem Kościoła. Wiara przyniosła nam kulturę. Polska żyła sakramentami, modlitwą, ofiarami. Wiele razy była podtrzymywana przez Kościół w nieszczęściach. W swej egzystencji Polska jest zależna od Kościoła, w którym przychodzi do nas sam Jezus Chrystus. Dewastacja stanowiska katolickiego i apostolskiego to dewastacja polskości także. Dziś tajemnica nieprawości zdaje się jednak wdzierać nawet do wnętrza Kościoła. To nie jest zjawisko lokalne, polskie, ale światowe. Postawię zatem bardzo szczere pytanie. Czy Polska może jeszcze liczyć na Kościół? Nie mówię to oczywiście o liczeniu na samego Chrystusa, obecnego w swym ciele mistycznym. Na Niego zawsze liczymy. Mówię o liczeniu na widzialne instytucje Kościoła, działające w doczesności. Ich czyny zależą bowiem nie tylko od woli Bożej, ale także od ludzkiej. A człowiek podlega kuszeniu. Czy nie przyszedł taki czas, w którym to Kościół ma prawo szczególnie liczyć na Polskę, czyli na wierność Polski, nauce Bożej niezmiennej? Modlimy się gorąco za papieża, biskupów, wspierających ich kapłanów, by pozostali wierni prawdzie. Bóg dla dobra Kościoła powierzył biskupom urząd nauczycielski, by strzegli niezmiennej nauki Bożej. Kiedy Kościół kuszony bywa do pojednania z antybożym światem i do zmieniania niezmiennej nauki Bożej, wypada zatem przypomnieć, że absolutyzm władzy powierzonej ludziom nie należy do doktryny katolickiej i apostolskiej.
Urząd nauczycielski Kościoła podporządkowany jest bowiem prawdzie, Chrystusowi, który jest prawdą, a nie prawda urzędowi nauczycielskiemu. Ludzie wiary rozumieją, że jeżeli prawdziwie trzymamy z Bogiem, to nie musimy bać się sił tego świata. Nie dorastają one do sił Bożych, czyli już przegrały, a gdy się burzą, to Bóg patrzy na nie z góry i naigrawa się z nich. Psalm 2. Jesteśmy pewni Chrystusowego zwycięstwa nad złem, także w doczesności, także w Polsce. Cieszymy się na to zwycięstwo, choć mamy świadomość, że po drodze łatwo nie będzie. Bo nasze ludzkie winy są ogromne i rosną. Świadomy bunt przeciw Bogu rośnie i szturmuje zarówno Kościół, jak narody i naszą Polskę też. W tej sytuacji biskupów polskich prosimy o prowadzenie Polski, całego narodu, do udziału w zwycięstwie Chrystusa. Przyjęcie panowania Chrystusa jest dziełem religijnym, a zatem dziełem łaski Bożej wśród ludzi, możliwym tylko w Kościele i poprzez Kościół. Dzieło to nie jest programem społeczno-politycznym, ale gdy zostanie dopełnione, niewątpliwie zaowocuje dobrymi programami, także społeczno-politycznymi. Chcemy programów zgodnych z niezmienną nauką Bożą i tylko takich. Na inne programy szkoda tracić czas. Czas wypełnienia programów zgodnych z nauką Bożą nadejdzie wraz z nawróceniem Polski. Powinniśmy się śpieszyć bardzo, ale to bardzo, z tym nawróceniem całej Polski do Boga. Błaganie o nawrócenie Polski do Chrystusa, całego narodu polskiego, każdego mieszkańca polskiej ziemi i świata całego do Chrystusa składamy w niepokalanym sercu Maryi, Królowej Polski, prosząc, żeby orędowała za nami. Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie.